Droga do samej granicy z Czechami ma być gotowa w 2023 roku. Na odcinku od Bolkowa do Kamiennej Góry wbito pierwszą łopatę. Te inwestycje finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego. Akurat jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, one nie odbiegają od naszych szacunków. Na tym 16-kilometrowym odcinku powstaną dwa tunele. Jeden z nich będzie liczył ponad 2 km i będzie najdłuższy w Polsce. Zostanie wykonany z wykorzystaniem ładunków wybuchowych. To będą planowane według metryki szczelniczej, prowadzone według tej nowej, jak to jest nazwana, nowa austriacka metoda tunelowania. Co prawda ta nowa metoda ma już chyba z 80 lat, no ale jest dalej, nazwa została nowa. Więc jest to jak gdyby dzielenie na partie tego drążonego przodka. Nie jest odstrzeliwany cały obrys, tylko częściowo, co na pewno też zapewnia bezpieczeństwo. Wydano także zgodę na budowę odcinka S3 od Kamiennej Góry do Lubawki i granicy z Czechami. Cała trasa od Świnoujścia do Lubawki ma być gotowa w 2023 roku.